Na tej prezentacji zajmiemy się ustawieniami prywatności za pomocą ustawień w menu. Każdy na pewno ceni sobie prywatność, jak już mówiliśmy w zeszłym filmie. Na temat prywatności na osi czasu określaliśmy, kto widzi nasze wpisy. To teraz zajmiemy się trochę tym od strony innej. Mianowicie przedstawię Państwu, co możemy włączyć za pomocą ustawień właśnie w menu. Dlatego też tutaj w prawym górnym rogu mamy taki przycisk. Właściwie bardziej nas interesuje ten, w który sobie klikniemy, aby rozwinąć menu ustawień. I wybierzemy tutaj ustawienia prywatności. Ja sobie kliknę. I musimy sobie omówić tutaj te wszystkie opcje. Te wszystkie, które możemy włączyć. Tu są ich nazwy, tak? Tu oczywiście mamy, co one będą robiły. Tutaj, co jest aktualnie włączone, tak? A tutaj możliwość dokonania zmian. To po pierwsze. Teraz powiedzmy sobie, musimy sobie powiedzieć tak, co te opcje, do czego one służą. Kto może zobaczyć dodawane przeze mnie treści? Ja tutaj Państwu doradzę przede wszystkim, no, jakie warto ustawienia tutaj powłączać, a które powyłączać. Jeszcze raz, kto może zobaczyć dodawane przeze mnie treści? Kto zobaczy Twoje przyszłe posty? O, tutaj mamy pierwszą opcję. Ja mam ustawienie niestandardowe, bo on już to wziął wszystko z tablicy, co żeśmy wcześniej sobie ustawili. Mam niestandardowe, jak ja zrobię edytuj, to proszę zobaczyć. Ustawienia niestandardowe, znajomi z wyjątkiem służbowe. Czyli to już mamy zmienione, bo zmieniliśmy sobie to właśnie na tablicy. I on to będzie pamiętał cały czas, dopóki tego nie zmienimy przy którymś poście, który będziemy na tablicy umieszczać. Ale jak już będziemy umieszczać ten post na tablicy, czyli wiadomość na tablicy zostawiali, no to jak zrobimy ją publiczną, to później trzeba pamiętać, żeby to zmienić z powrotem na tablicy lub tutaj. Przejrzyj wszystkie swoje posty i rzeczy, w których cię oznaczono. To jest dosyć istotne, drodzy Państwo, bo nasi znajomi mają zwyczaj oznaczania nas, jak dodają zdjęcia, a może czasami te zdjęcia są publiczne i my nie chcemy, tak? Przypomina nam się, o kurczę, ktoś nas oznaczył na jakiejś imprezie, a może my nie chcemy za bardzo tam być widoczni, no to co? Skorzystaj wtedy z dziennika aktywności i sprawdźmy to, gdzie jesteśmy pooznaczani. Ja pokażę przykład tutaj. Przejrzyj cztery posty, mi tu wyskakuje zatwierdzenie, to jest jakieś mam, momencik, zaraz zobaczymy. Nie, cofniemy. Ja sobie przechodzę tu w dół. Przewijam w dół to i sprawdzam, gdzie jestem oznaczony. W grudniu brak wpisów, w listopadzie brak żadnych postów, tak? W październiku brak. Po prostu szukam tam, gdzie nie ma braków. Tu jestem oznaczony w jakimś wpisie. Ktoś tutaj pisał, jeśli ksenior.pl Renning byłby handlowcem, to by coś tam, tak? I teraz ja mogę zrobić tutaj, kliknąć w ten ołówek i zrobić usuń. Wtedy zdejmę to oznaczenie. Jedziemy dalej. Bolesna prawda, na przykład. Tu gdzieś mi ktoś oznaczył. Ktoś dał na przykład wpis na jakąś stronę, tu z tego wynika, i oznaczył mnie, czy ten mój kanał tego Ksenior e-learning, tak? Oznaczył mnie w jakimś poście o bolesnej prawdzie. Jeśli mi się ten post nie podoba, nie chcę mieć nic z tym wspólnego, wystarczy, że kliknę w ołówek i zrobię usuń. Zjeżdżam w dół. Tak właśnie wypatrujemy, gdzie jesteśmy oznaczeni, tak? Tutaj tu bardziej są informacje z gier, z aplikacji jakichś, to tam nie jest tam aż tak istotne, tego nie musimy usuwać. Bardziej szukamy jakichś zdjęć, które by mogły naruszać naszą prywatność. Wtedy możemy je usunąć,
albo usunąć no właściwie tylko usunąć zaznaczenie, bo zdjęcie będzie należało do osoby, która no to zdjęcie umieściła. Dobrze. Wycofam się z powrotem do ustawień prywatności. Ogranicz odbiorców postów udostępnionych znajomym i znajomych i publicznie. Kliknę tutaj i zobaczymy sobie, co tu możemy zrobić. Tu oczywiście mamy opis. Jeśli skorzystasz z tego narzędzia, zawartość osi czasu udostępniona wcześniej znajomym znajomych lub publicznie zostanie zmieniona na udostępnianie znajomym. Czyli jeżeli tam kiedyś mieliśmy wcześniej jakieś publiczne ustawienia, jak tutaj byśmy skorzystali z tego potwierdzenia, ograniczyć widoczność starszych postów, to jakby on nam przefiltruje trochę tą prywatność, tak? Ja to potwierdzę sobie. Tak, potwierdzę tutaj, przeczytałem ten komunikat, ale on tutaj nie wnosi nic nowego, niż powiedziałem. On tylko się zapytał tutaj nas, że zmian tych nie będzie można cofnąć. Po prostu to, co było publiczne, teraz stanie się tylko dla znajomych widoczne. Pamiętajmy, że publiczne to osoby, które nie mają nas znajomych, to widzą. Kto może się ze mną kontaktować? To jest dość ciekawe. Czyli kto może wysyłać do ciebie zaproszenia do grona znajomych, tak? Tu no, mam wszyscy. Ja jestem za tym, żeby zostało wszyscy, no bo jednak nasi znajomi nas muszą znaleźć, niektórzy, tak? Poprzez znajomych szczególnie, no ale ja mogę zrobić edytuj, tak? Kliknąłem tam po prawej edytuj. I teraz ja tu mogę ustalić wszyscy albo znajomi znajomych tylko. Jeśli cenimy sobie dość prywatność, no to po prostu, jeśli wybierzemy znajomi znajomych, no to musimy mieć po prostu, jeśli chcemy dodać Kowalskiego, a nie mamy wspólnych znajomych, no to już będzie kicha, nie damy rady wtedy dodać tej osoby. Wiadomości, od których osób mają być filtrowane w mojej skrzynce odbiorczej, czyli standardowo mamy włączone standardowe filtrowanie. Chodzi o to, żeby obcy nam za bardzo nie wysyłali wiadomości. Tu możemy to zmienić, jak kliknę w edytuj. Podstawowe filtrowanie. Głównie znajomi i osoby, które możesz znać. Bo, drodzy Państwo, podstawowe filtrowanie polega na tym, że jeżeli nieznajomy nam wyśle coś, a nie mamy wspólnych znajomych, tylko on jest jakiś z zewnątrz, to po prostu to nie trafi do naszej skrzynki odbiorczej. Tylko trafi do zakładki inne. Pokażę, o co chodzi. Otworzę wiadomość, skrzynkę moją odbiorczą, i tu mam inne. Inne to znaczy, że nie mamy żadnych wspólnych znajomych i one tu trafiają. Natomiast w skrzynce odbiorczej dostanę od nieznajomych, owszem, ale on na przykład zna Janeczkę, z którą się kumpluje. Przykładowo. Więc dostanę to normalnie do odebranych, ale tu można to zmienić, tylko zrobić dokładne filtrowanie. Będziesz widzieć głównie wiadomości od znajomych. Może się zdarzyć, że wiadomości od osób, z którymi chcesz utrzymywać kontakt, będą kierowane do folderu inne. No tu jest po prostu dokładniejsze filtrowanie. Bo czasami no, nie chcemy, żeby spam jakiś trafiał do innych, no a chcąc nie chcąc, przy tej pierwszej opcji jest prawdopodobieństwo, że ten spam tam trafi. Kto może mnie wyszukać? To jest dość istotne. Tu jest wszyscy. A jeżeli nie chcemy, żeby wszyscy nas sobie mogli od tak wyszukać po imieniu i nazwisku, no to możemy rozwinąć listę i wybrać znajomi znajomych, albo tylko znajomi, tak? Mogą nas wyszukać. Ja bym się skłaniał, jeżeli cenimy sobie bardzo prywatność, to nie, że tak każdy z ulicy nas po imieniu i nazwisku może wyszukać. No chyba, że przy rejestracji nie podawaliśmy imienia, nazwiska albo zmieniliśmy. Ja w późniejszych filmach też powiem, jak zmienić nazwisko w celach prywatności, bo to jest też dość istotne. Ja na Facebooku staram się nie używać swojego imienia i nazwiska. Bardziej jak już to tylko imię, a w polu nazwiska wymyślam sobie jakąś totalną głupotę, żeby mnie nikt nie mógł znaleźć. No, ale ja jestem tutaj skory, żeby wybrać opcję znajomi znajomych. Jak wspólnych mamy znajomych, to wtedy mogą mnie znaleźć. Jak nie mamy, to do widzenia. Także kto chce, może sobie tu wybrać. Ja na razie tu nic nie zmieniam, bo to moje konto testowe. Kto może cię wyszukać, to już powiedzieliśmy. Czy chcesz, aby inne wyszukiwarki zawierały link do twojej osi czasu? Jeżeli cenimy sobie bardzo naszą prywatność, to
Można to odhaczyć, pozwól innym wyszukiwarkom publikować link do Twojej osi czasu i zatwierdzić przyciskiem potwierdź, tak? I wtedy wyszukiwarki żadne, no, nie będą nas wyszukiwały, na przykład inne Google, tak? O to chodzi. Że w Google'ach na przykład będziemy widoczni. Jeśli na przykład wpiszę Jan Kowalski, tak, to na pewno na Google'ach znajdę Jana Kowalskiego, chyba że odhaczył tą opcję, tak, na tej zasadzie. Oczywiście tu od razu po włączeniu czegokolwiek, tak, i po potwierdzeniu, wszystko jest zatwierdzone, tu nie ma jakiegoś nigdzie przycisku zatwierdź wszystko. To po prostu jest już zmienione, wystarczy kliknąć w stronę główną i wtedy już jesteśmy z powrotem na Facebooku i przeglądamy, co tu się dzieje. Także, drodzy Państwo, to tyle, jeśli chodzi o podstawowe ustawienia prywatne. No, właściwie nie takie całkiem podstawowe. Podstawowe to ja powiedziałem tutaj na tablicy. To tyle, jeśli chodzi o ustawienia prywatności za pomocą ustawień tutaj w górnym, na górnym pasku menu i kliknięciu ustawienia prywatności. Dziękuję.